Witam Państwa w telewizji AZEO. Moim Państwa gościem jest dzisiaj radny Rady Miasta Siedlce, pan Andrzej Sitnik. Witam Panie Andrzeju. Dzień dobry Państwu. Panie Andrzeju, wiemy z doniesień medialnych, że będzie kandydował Pan na prezydenta miasta Siedlce w nadchodzących wyborach. Proszę powiedzieć, co skłoniło Pana do takiej decyzji? Panie redaktorze, już 3 lata temu, po wyborach w 2014 roku, powiedziałem, że będę kandydował w kolejnych wyborach. 3 lata temu ponad 10,5 tysiąca mieszkańców poparło mnie w wyborach na prezydenta miasta Siedlce. Jestem przekonany, że poprzez to, co robię, bo obiecałem, że będę informował mieszkańców o tym, co się dzieje w naszym mieście, jak obecnie rządzący sprawują władzę. Słowa dotrzymuję, informuję na bieżąco mieszkańców, jak wygląda sytuacja w naszym mieście, a dwa, nic się nie zmieniło w stosunku do tego, co było 3 lata temu. Uważam, że nasze miasto jest niewłaściwie zarządzane, mam to na myśli bezsensowne kredyty, które nie trafiają w to, aby finansować inwestycje. Tylko rozchodzą się te pieniądze gdzieś, gdzie o tym nie wiemy. A w związku z tym należy to zmienić. Stąd moja decyzja, że będę kandydował. Mam wrażenie, że poprzez to, co robię w ciągu ostatnich 3 lat, przekonałem jeszcze większą grupę mieszkańców do tego, że takie zmiany są potrzebne. A takie zmiany gwarantują członkowie i stowarzyszenie, gwarantuje Stowarzyszenie Mieszkańców Bezpartyjnej Siedlce, które reprezentuje, jak się nie mylę, to tylko my mieliśmy program wyborczy 3 lata temu, który opublikowaliśmy i przekazaliśmy do wiadomości mieszkańców. Tak na marginesie to program jest dalej aktualny. Cieszę się, bo z niektórych punktów również korzystają obecnie rządzący. Szkoda, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale. Także cieszę się, że możemy w ten sposób również wspierać rozwój naszego miasta i podejmować działania, które mają służyć mieszkańcom. Wiemy również, że partie, które mają miejsce na naszej scenie politycznej, w naszym samorządzie, będą ogłaszały w najbliższym czasie również swoje programy wyborcze. Wiemy również z doniesień medialnych, że partie podjęły rozmowy i wysiłki celem wypracowania jednego stanowiska. Czy jest Pan skłonny, aby dołączyć do partii, czy chce Pan iść tylko i wyłącznie swoją ścieżką? Panie redaktorze, mówiłem już o tym wielokrotnie. Interesuje mnie to, co możemy zrobić dla miasta i mieszkańców, a nie dzielenie stołków. W związku z tym mówiłem już wcześniej, program, który partie chcą realizować, jeżeli ten program będzie zbieżny z programem bezpartyjnych Siedlec, będzie służył miastu i mieszkańcom, mam to na myśli rozwój naszego miasta, to jestem skłonny rozmawiać z każdym, niezależnie od przynależności partyjnej. Ja reprezentuję Stowarzyszenie Mieszkańców Bezpartyjnej Siedlce i nie mamy żadnych uprzedzeń. Jeden cel, tylko i wyłącznie dobro i dobro mieszkańców i rozwój naszego miasta. Możemy siadać, rozmawiać, ale powtarzam, program i to, co możemy zrobić dla miasta i mieszkańców, a nie dzielenie stołków. W temacie rozwoju miasta i dobrej przyszłości, dobrej wizji dla mieszkańców, zarzuca się Panu, że neguje Pan wszystkie posunięcia obecnej władzy, że ma Pan wizję tego miasta, aczkolwiek nie ujawnia Pan sposobu finansowania swojej wizji. Czy tutaj może Pan odkryć rąbek, uchylić rąbka tajemnicy i wypowiedzieć się w tej kwestii? No tak, panie redaktorze, od 3 lat doświadczam tego, że moi oponenci, czyli ci, którzy obecnie zarządzają naszym miastem, wszędzie rozgłaszają, że jestem, nazwijmy to tak, totalną opozycją i neguję wszystkiemu, co jest oczywiście nieprawdą. Są to plotki, kłamstwa rozszywane na mój temat, a tylko i wyłącznie po to, aby
ciągle istnieć na tym samorządowym rynku, jak to tak, jakbyśmy tak ujęli to w naszym mieście, świadczy choćby o tym sposób głosowania na sesjach Rady Miasta. Popieram i popieramy jako radni bezpartyjnych siedlec wszystkie uchwały podejmowane przez Radę Miasta, które służą rozwojowi naszego miasta i służą mieszkańców. Najlepiej, jak zainteresowani, weszliby na stronę Urzędu Miasta, tam gdzie jest informacja o pracach radnych na sesji i głosowaniach, i proszę się przekonać, że jak mamy 25, załóżmy, punktów porządku obrad, ja i kolega Andrzej Koc z bezpartyjnych siedlec popieramy działania, powtarzam, wszystkie, które służą miastu i mieszkańcom, więc w 20 kilku punktach popieramy to, co może się przysłużyć rozwojowi miasta, a negujemy tylko i wyłącznie bezsensowne działania, jeżeli chodzi w pierwszej kolejności o zadłużanie naszego miasta. No więc tutaj wejdę panu w słowo. Jaką ma pan wizję wyjścia miasta ze spirali zadłużenia? No i oczywiście nie zaprzestanie inwestycji, bo inwestycje, uważam, dla miasta powinny być rzeczą kluczową, gdyż to poprawia jakość życia mieszkańców i zachęca do tego, żeby w naszym mieście pozostali, nie wypływali z naszego miasta, mało tego, żeby przybywali inni. Zawsze mówiłem o tym, że kluczem do rozwoju miasta są inwestycje, ale inwestycje przeprowadzane właściwie, co przez to rozumiem. Tak jak pan powiedział, zarzuca się mi, że neguję, co jest oczywiście wszystkim działaniem, które są podejmowane, co jest oczywiście nieprawdą. Najlepiej może posłużę się przykładem. Budowa parku wodnego. Jak można się nie cieszyć z tego, że taki park wodny powstał? Ja również bardzo się cieszę i wszyscy członkowie bezpłatnej siedle cieszymy się z tego, że taki park wodny powstał. Tylko konsekwencje. Racjonalizacja wydatków. Można było uzyskać dofinansowanie w wysokości do 60% tej inwestycji. Gdybyśmy przeliczyli tylko koszty, które wiążą się z obsługą i spłatą zadłużenia, bo nie wiem, czy mieszkańcy wszyscy wiedzą, że budowa tego parku wodnego oparta była w całości o kredyt. Gdybyśmy wzięli dofinansowanie, to do dzisiaj pewnie mieszkańcy mogliby, gdybyśmy na tym samym poziomie finansowali park wodny, to do dnia dzisiejszego mieszkańcy mogliby korzystać z tego parku bezpłatnie. A tak, no, spłacamy kredyty, spłacamy koszty obsługi tego kredytu, banki się cieszą, tylko czy to służy mieszkańcom? Ja uważam, że można właśnie wszystko zrobić, otworzyć wszystkie drzwi, aby uzyskać środki zewnętrzne. Kolejne inwestycje, które również były przeprowadzone, a też można było skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. Tego nie zrobiono, bo jak słyszymy, najłatwiej brać kredyt, a mieszkańcy tak to spłacą. Chociażby, no, bardzo kluczowy temat, budownictwo komunalne. Przecież cieszymy się wszyscy, ja bardzo się cieszę, że zmienił się standard tych mieszkań, które budowane są teraz obecnie. Tylko że znowu można było wziąć dofinansowanie do takich inwestycji na poziomie od 30 do 60%. A nasze władze, nasi zarządzający naszym miastem nie zrobili tego i spłacamy, i mieszkańcy przez 20 lat będą spłacali kredyty zaciągnięte na budowę mieszkań komunalnych. A tak byśmy już mieli to spłacone, gdybyśmy wzięli dofinansowanie i mogli jeszcze więcej budować tego typu obiektów, a nie obciążałoby to bezpośrednio kieszeni mieszkańców, a te środki można by było skierować na inne cele, remonty ulic, chodników. No tak, ale te budynki, te obiekty już są, więc spijamy teraz, no, niejako tę gorycz formy, w jakiej zostały wybudowane. Co w przyszłości? Bo tego stanu rzeczy nie jesteśmy w stanie zmienić. Tak, no jaka przyszłość? No musimy konsekwentnie brać odpowiedzialność za to, co zrobiła obecna władza. Przyszłość? Bezpłatne siedlce. Mogą rozmawiać z każdym. Zapukam do każdych drzwi, do każdego ministerstwa, do każdej instytucji, gdzie można pozyskać środki zewnętrzne i rozwijać nasze miasto. Jak wiemy, mamy wiele przykładów takich, gdzie właśnie zależności partyjne uniemożliwiały obecnie zarządzającym
jak mówiłem, pukania do każdych drzwi, bo przedstawiciele innej partii zarządzają na danym poziomie, czy ministerstwem, czy sejmikiem itd., itd. I wtedy to blokowało korzystanie ze środków zewnętrznych. My nie mamy takich uzależnień, nie zależymy od żadnej partii. W związku z tym mogę udać się do każdego ministra, do każdego wojewody, do Urzędu Marszałkowskiego, rozmawia z każdym o pozyskaniu środków na kolejne inwestycje, bo inwestycje są niezbędne dla tego, aby miasto się rozwijało. Mówi Pan również o racjonalizacji wydatków. Powtarza Pan to jak mantrę. Proszę przybliżyć, gdzie widziałby Pan możliwości oszczędności w wydawaniu środków samorządowych, które można by było przeznaczyć na inny cel według Pana, a i możliwe mieszkańców bardziej dla nich korzystne? No, mówiłem już nieraz chociażby o tym, jak wydawaliśmy blisko 170 tysięcy złotych na płoszenie gawronu chociażby. Ale to już zostawmy to. Przykład z ostatniej chwili. Wiceprezydent Jarosław Głowacki odchodzi na stanowisko prezesa spółki energetycznej w Warszawie. Ja sądziłem, że już do wyborów obecnie rządzący prezydent i wiceprezydent pani Anna Sylwacka podzielą obowiązki i nie będą zatrudniali kolejnego wiceprezydenta. Oszczędności wymierne, ponad 100 tysięcy złotych, które można było chociażby przeznaczyć na remont jednej z ulic czy chodników. A jak dowiedzieliśmy się z ostatnich doniesień, jest to stanowisko polityczne, partyjne, stąd powołany wiceprezydent na 11 miesięcy kadencji, która skończy się w listopadzie tego roku. Można było oszczędzić pieniądze? Można było. Można było racjonalnie wykorzystać te środki? Ja uważam, że tak. A w ten sposób, no cóż, mamy kolejnego wiceprezydenta, który pewnie zorientuje się, o co chodzi do końca kadencji. Czy to jest z pożytkiem dla mieszkańców? Ja uważam, że nie. No to tutaj nie pozostaje mi nic innego, jak jeszcze zapytać Pana o wizję piastowania stanowiska prezydenta i wiceprezydentów w Siedlcach. Czy jeżeli mieszkańcy udzielą Panu kredytu, dadzą Panu kredyt zaufania i został Pan prezydentem, czy również będzie Pan optował przy jednym wiceprezydencie w ramach oszczędności? Nic się nie zmieniło, Panie redaktorze. W ciągu tych 3 lat, ja już mówiłem w 2014 roku, że nie widzę potrzeby, aby w naszym mieście obsadzać etaty dwóch wiceprezydentów, więc dalej to podtrzymuję. Jeden wiceprezydent. Należy pracować, jak będzie trzeba, bardziej efektywnie, dłużej, a nie obciążać budżetu miasta płacą za dwóch wiceprezydentów, więc podtrzymuję to. Jak mieszkańcy mi zaufają, będzie stanowisko jednego wiceprezydenta. Dziękuję Panu za rozmowę, a Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję. Do zobaczenia. Bardzo.